Witam wszystkich kibiców Korony Kielce. Nowy rok to nowe postanowienia, również i na kanale SiejoTV. Widząc w ostatnim czasie takie spore zapotrzebowanie kibiców na dbanie o tożsamość klubu, dbanie o historię Korony Kielce, postanowiłem w tym nowym roku wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i uruchamiam tym samym nowy cykl na kanale SiejoTV pod tytułem Był taki mecz, w którym będziemy wspominać najpiękniejsze spotkania w historii naszego klubu, najbardziej niezapomniane. Oczywiście ten wiek XXI to jest tak naprawdę bułka z masłem, bo tutaj mamy dużo materiału wideo. Natomiast lata 90., lata 80., a nawet 70. to będzie ogromne wyzwanie, ale myślę, że uda się temu podołać. Tutaj na sam początek mam mecz z 1998 roku. Kultowa tak naprawdę Korona Lida Gips Kielce pod wodzą Włodzimierza Gąsiora grała mecz z pierwszoligowym GKS-em Katowice. Drugoligowiec, czyli Korona, była czarnym koniem tamtych rozgrywek, rundę wcześniej eliminując wicemistrza Polski Polonię Warszawa. No a w 1/8 finału właśnie zmierzyła się z GKS-em Katowice. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania tego seansu. Przy okazji dziękując Przemkowi Cichoniowi za podesłanie mi tych archiwaliów. Jeśli Wy, kibice, macie gdzieś w swoich archiwach takie nagrania, dajcie mi znać. Na pewno zrobimy z tym fajny użytek, no bo szkoda, żeby te nagrania miały się zmarnować gdzieś w szufladzie. Zapraszam do oglądania. Proszę Państwa, zobaczymy wszystko to, co najciekawsze działo się w minioną sobotę na stadionie przy ulicy Koniewa. Po spotkaniu zapraszam również na bardzo ciekawą konferencję prasową. Pierwsza akcja zespołu GKS-u Katowice, którego chyba zespół nie muszę specjalnie przedstawiać. To jeden z lepszych zespołów naszych ligowych, chociaż ostatnio niezbyt dobrze wiedzie się w lidze katowiczanom. Dopiero 10. pozycja w ekstraklasie piłkarskiej. Teraz popatrzmy, kolejna groźna akcja, a to kibice kieleckiej Korony. W ogóle trzeba przyznać, że podkreśli zainteresowanie tym spotkaniem olbrzymie. 6 tysięcy widzów, dawno tylu kibiców nie przybyło na spotkanie kieleckiej Korony. I bardzo groźnie widzieliśmy pod bramką Krzysztofa Pyskatego. Akcja teraz będzie zespołu kieleckiej Korony, prawa strona boiska. Piłka do tyłu, do Pawła Kozaka. Paweł Kozak centrował i bardzo dobra, celna główka Macieja Pastuszka. Cały czas od początku tego spotkania wyrównana raczej walka, chociaż kibice, więcej trzeba przyznać, to spodziewali się po zespole GKS-u Katowice. Widać było wyraźnie, że zespół GKS-u przyjechał do Kielc i chciał wygrać najmniejszym nakładem sił. Teraz znowu groźnie pod bramką Pyskatego dośrodkowywał Szala, ale znowu dobra interwencja Krzysztofa Pyskatego. Teraz w rewanżu szybka akcja zespołu kieleckiego. W dobrej sytuacji był Trestka. Można powiedzieć, że stuprocentowa sytuacja. Przypomnę, że Korona w pucharze wcześniej wyeliminowała Tomaszów Lubelski, Awie i, jak pamiętam doskonale, warszawską Polonię. Teraz Kielczanie. Pietrasiński, ale strzał niecelny. Bardzo dobra postawa Korony Lidy Gips, to podkreślamy. Proszę zobaczyć, teraz błąd Pęczaka, znakomicie Trestka ma tutaj doskonale ustawionego Pietrasińskiego. Pietrasiński pociągnął i z 11 metrów obok wybiegającego z bramki Jarosława Tkocza pakuje piłkę do bramki. A więc, proszę Państwa, bramka do szatni, jak mówią popularnie i zawodnicy, i kibice. Niespodzianka w Kielcach, zapowiada się na sensację. 1-0 po 45 minutach spotkania. Więcej włożyli serca i ambicji w samo spotkanie. Bardzo dobra postawa. Teraz widzimy Sitnickiego, który w ostatniej chwili zastąpił kontuzowanego Gawlika. I koniec pierwszych 40 minut spotkania. Teraz widzimy dosyć niecodzienny obrazek z naszych boisk. No być może wejdzie to na stałe do repertuaru
drużyn, do zachowań i działaczy. Po pierwszych 40 minutach sędziowie otrzymują kwiaty. To sędzia główny, doświadczony arbiter międzynarodowy, pan Marek Kowalczyk z Lublina. Tutaj, jeżeli chodzi o sędziów, to dosyć ciekawa historia. W pierwszej wersji był inny wyznaczony arbiter do sędziowania tego spotkania. Dosyć niespodziewanie została zmieniona tutaj obsada sędziowska. Proszę Państwa, widzimy teraz akcję zespołu Kieleckiej Korony. Znakomita postawa Sławomira Rutki. Bardzo dobre, wydawało się, że dobre dogranie do Tomasza Pietraśniewskiego. Jednak no, brakło tam metra, może dwóch, aby ta piłka trafiła do adresata. Rzeczywiście zawodnicy GKS-u próbowali atakować, ale robili to nieskutecznie. Rozgrywał, widzimy to, Paweł Miążkiewicz, doświadczony zawodnik, ale widać było wyraźnie, że pan Paweł, mający na koncie występy w zespole Widzewa Łódź, chociaż nie był on tam przecież kluczową postacią, pamiętamy dokładnie, no był raczej takim wchodzącym, no ale pan Paweł nie był wyraźnie w najwyższej formie w czasie tego spotkania. Teraz bardzo dobra sytuacja dla Kieleckiej Korony i o mały włos Henryk nie wpisałby się na listę strzelców. Gdyby Henryk nie wypuścił sobie tak piłki daleko, no mogłoby naprawdę być bardzo groźnie. Teraz dla odmiany groźnie pod bramką Krzysztofa Pyskatego. Teraz z kolei popatrzmy na akcję zespołu Kieleckiego. Pietrasiński, zagranie do Macieja Pastuszki. Maciej Pastuszka no, w tym momencie zmarnował sytuację, można powiedzieć, stuprocentową. Gubią się obrońcy zespołu Katowic. Wybijają na oślep tę piłkę. Teraz nadal Kielczanie. Teraz znowu Maciej Pastuszka. Nie minęło więcej niż jedna minuta od poprzedniej akcji. Znowu bardzo dobra akcja Macieja Pastuszki i zabrakło dosłownie zimnej krwi Maćkowi, aby zdobył drugą bramkę dla zespołu Kieleckiej Korony. Teraz Kozubek, lewa strona boiska, rajd w zasadzie od środkowej linii boiska. Widzimy naprzeciwko trzech zawodników GKS-u. Tutaj Cezary Ruszkowski, który niewiele pograł w tym spotkaniu, wszedł na boisko w ostatnich dwóch minutach za Cichonia. Krzysztof Pyskaty, nadal 1-0 dla Kieleckiej Korony. Kolejna dobra sytuacja Kieleckiej Korony. Widzimy Tomasza Pietrasińskiego. Również stuprocentowa sytuacja, no ale Pietrasiński nie wykorzystał tej szansy, ale z numerem 16 Jacek Kubicki wejdzie na ostatnie minuty tego spotkania, a zmieni bohatera tego spotkania, chociaż trudno tutaj powiedzieć jako jednostkowego bohatera. Wydaje się, że wszyscy zawodnicy Korony naprawdę zasługują na słowa uznania. Schodzi z boiska strzelec jedynej bramki. Kolejna zmiana w zespole Kieleckiej Korony z numerem 17 Sławomir Grzesik. Zmęczeni na pewno zawodnicy Kieleckiej Korony. Oni dali z siebie dosłownie wszystko. Katowiczanie jeszcze nie rezygnują, ale bardzo dobra postawa całego zespołu Kieleckiej Korony. Przed 8 laty, w 90 roku, na tym stadionie Katowice wygrały 2-0, również w Pucharze Polskim, a teraz końcowy gwizdek sędziego z Lublina i, proszę Państwa, opuszczone głowy piłkarzy Katowic, natomiast olbrzymia radość widzimy w zespole ekipy Korony Nidy Gips Kielce. Proszę Państwa, zespół Korony Nidy Gips, oprócz takich zespołów, obok takich zespołów jak Stomil Olsztyn, Amika Wronki, Aluminium Konin, Ruch Chorzów, Widzew Łódź, GKS Bełchatów i Radomsko, awansował do 1/4 Pucharu Polski. To na pewno największy sukces pucharowy, jeżeli chodzi o zespół Kieleckiej Korony. Popatrzmy, takich obrazków chcielibyśmy na pewno więcej i częściej
oglądać, popatrzmy przez chwilę i posłuchajmy, co mówiono na konferencji prasowej. Gratuluję tutaj trenerowi, Korona bardzo ambitnie zagrała, walczyli chłopcy, gratulacje dla nich. O to chodzi w ogóle w piłce, żeby walczyć od pierwszego od pierwszej minuty do końca. To jest właśnie to, że ludzie przychodzą na mecze i chcą widzieć tą walkę. Tego właśnie musimy naszych zawodników w Polsce niestety uczyć, tej walki, mówić o tej walce cały czas, bo na stojąco to dzisiaj się już nie da meczu wygrać. Dziękuję. Bardzo proszę, szkoleniowiec Korony Indygiem, Włodzimierz Gąsior. Uważam, że najlepszy mecz w tym sezonie, począwszy od stycznia, rozegrany na tym stadionie. Na pewno drużyna nasza zagrała mądrze, taktycznie, właściwie przed 90 minut, może z drobnymi jakimiś fragmentami, gdzie popełniała małe błędy w defensywie, to nie można im odmówić to, co Marek powiedział, zaangażowania, determinacji i w gruncie rzeczy dużych umiejętności indywidualnych w konfrontacji z niektórymi zawodnikami GKS-u. Uważam, że co niektórzy zawodnicy na pewno przewyższali tych zawodników GKS-u, szczególnie tych młodych, którzy wchodzą dopiero do ligowej piłki umiejętnościami piłkarskimi i to było widać na boisku i to chyba zadecydowało również o końcowym wyniku. Ten wynik mógł być oczywiście wyższy, bo gdyby Maciej wykorzystał te dwie sytuacje, Pietrasiński, ale cieszę się ogólnie przede wszystkim z nowego widowiska, które stworzyła drużyna przy tak licznej widowni. Chciałoby się, żeby na każdym meczu ligowym tyle ludzi przychodziło. Ale jeszcze raz to potwierdza, że ludzie przychodzą na dobrą piłkę, ludzie przychodzą na atrakcyjność przeciwniku, na dobre mecze i Kielce chyba zasługują na coś więcej niż drugą ligę.